Nie no, cuda się nie zdarzają, choć nasz premier to ogłosił. Myślę, że w tej sytuacji związanej z Markiem Zieńczukiem to jest przede wszystkim doskonała praca fizjoterapeuty Filipa, który był z nim w Ustroniu i to był taki czas. Natomiast zawsze w tych sytuacjach jest chwila niepewności i nikt nie chce z góry zakładać, że ten zawodnik dojdzie. Natomiast taka szansa była i w przypadku Marka Zieńczuka okazało się, że ten proces dochodzenia po kontuzji jest bardzo szybki. Zresztą on słynie z takich szybkich dojść. Takie ma jakby możliwości i jest w pełni sprawny. Oczywiście miał tą dwudniową przerwę i myślę, że jest do dyspozycji trenera. Nie sądzę, żeby ta dwudniowa przerwa znowu spowodowała jakiś spadek jego możliwości wysiłkowych. To już jest kwestia tego, jak trener będzie widział taktykę gry. Natomiast no, Marek myślę, że jest przygotowany teraz w każdym razie na 100% swoich możliwości. Wydaje mi się, że to przede wszystkim był bardzo przyjemny czas, jako że praca z młodymi, inteligentnymi ludźmi jest bardzo przyjemna i ten zwłaszcza bezpośredni kontakt jest bardzo przyjemny. Natomiast tak mówiąc już poważnie, no Darek miał perturbacje, zaczął z powrotem, miał ten problem z tą nogą i teraz stopniowo już bazując na tych wszystkich doświadczeniach, powoli współpracując z wieloma ośrodkami dochodziliśmy do tej formy. Myślę, że już jego dyspozycja jest coraz lepsza, ale myślę, że zawodnik najlepiej to określa, bo chociaż my mamy bardzo doskonałe urządzenia diagnozujące, to bezpośrednia rozmowa jest o wiele czasami cenniejsza. Nigdy Gierki treningowo ani sam trening nie jest tak jak 100% tak jak mecz, że to dopiero wyjdzie w trakcie meczu. Ale myślę, że no jestem na część meczu przygotowany, wiadomo, nie na 90 minut, ale no, jeśli wyjdę od pierwszej minuty, to będę chciał spędzić na boisku jak najdłuższy czas. Tak, dla mnie jest zawsze wyjątkowy mecz. Generalnie grałem przeciwko swoim byłym kolegom, z którymi grałem we Wronkach, także coś takiego, taki smaczek dodaje ten mecz i wiadomo, publiczność, fajny stadion, atmosfera tego meczu. Także no nie tylko dla mnie jest jakiś tak szczególny mecz, bo myślę, że to tak jak trener tu powiedział, jeśli wygramy ten mecz w Poznaniu, to będziemy coraz bliżej tego mistrzostwa. No jak w tej rundzie, jak oglądałem Lecha, to na pewno bardzo dużo osłabień, jak Rafał nie zagra, bo to jest ten motor napędowy i to on kieruje grą Lecha, ale na pewno trener znajdzie jakieś inne rozwiązanie i może tam grać, nie wiem, czy Quinteros, czy Bandrowski, czy jakiś inny zawodnik. Także no, ten brak Rafała na pewno będzie widoczny. Myślę, że jeżeli chodzi o mecz z Lechem, to na pewno jest to jakiś tam większy ciężar gatunkowy meczu, bo wiadomo, że Lech gra u siebie, a te mecze z racji tego, że mają tą publiczność za sobą, gra o wiele lepiej niż na przykład na wyjazdach. Ale myślę, że jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że potrafił dźwignąć ten ciężar. Dla niego jest taki trochę inna gra też w tym meczu. Inna gra. No, generalnie jest to niego jakiś taki poważniejszy sprawdzian, jeżeli chodzi o grę. I myślę, że jest bardzo mocny psychicznie, także myślę, że sobie poradzi z tym bagażem. To znaczy, sytuacja jest taka, że my praktycznie w tym mikrocyklu tygodniowym zawsze stosujemy bardzo dużą labilność tych obciążeń treningowych. Generalnie chodzi o indywidualizację treningu, jako że tu już było wielokrotnie mówione, że mamy różnych zawodników o różnych poziomie, z różnych względów, którzy się z nami nie przygotowywali. To jest jakby jeden aspekt. Mamy kilku zawodników po kontuzji, w związku z tym te treningi miały bardziej charakter indywidualny. Pracowałem ja z Darkiem, z Wojkiem Łobodzińskim, trener Blacha, trener Jana z pozostałymi zawodnikami. Także mieliśmy tutaj czas na taką spokojną, indywidualną pracę, żeby wyrównać ten poziom, jako że no, teraz widać, że w takim zespole jak Wisła, gdzie jest dużo powołań, gdzie mamy zawodników zagranicznych, no nie sposób jakby unikać tej indywidualnej pracy, ona musi być pewnym standardem w tej sytuacji. No, sytuacja wygląda, że każdy zna jakby jego perturbacje, on praktycznie w tym okresie przygotowawczym dołączył do nas troszeczkę później, także na pewno jemu troszeczkę jeszcze brakuje, ale myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, kiedy on wejdzie już w ten taki klasyczny rytm meczowy. Natomiast no, musimy też pamiętać o tym, że zawodnicy to nie są balony, które można nadmuchiwać do niemożliwych wymiarów, jako że jest to organizm ludzki, który jakby cechuje i możliwości wysiłkowe samego zawodnika i też tak
sam trening, także to wszystko musi odbywać się bardzo stopniowo. Forma, którą zawodnik ma na przykład w jednym dniu, ona się nie powtarza cyklicznie. Patrzymy na występy wielkich klubów, do których Wisła przecież dąży i te mecze Realu na początku byli Galacticos, później ich wyśmiewano, także utrzymanie formy zespołu jest naprawdę sprawą niezwykle ciężko, zwłaszcza, że ci zawodnicy, tak jak powiedziałem, są na różnych poziomach, no ale to jest nasza taka rola i myślę, że sobie spokojnie z tym damy radę. Adam Kokoszka jest już na takim etapie treningów indywidualnych i najprawdopodobniej od poniedziałku wejdzie już w taki normalny trening, z tym, że z Adamem jest ta sytuacja, że tam jeszcze jest ta bolesność w tej stłuczonej stopie, także to już zawodnik musi określić, kiedy będzie miał komfort gry, także najprawdopodobniej celujemy z nim ewentualnie w środę już będzie gotowy do gry, ale to, tak jak mówię, to jest ewentualność. No Andrzej Niedzielan pojechał na badania lekarskie takie sprawdzające, które jakby zamkną ten cały cykl leczenia jego i wtedy już będziemy mieli jakby stuprocentową pewność, że od strony medycznej, od strony jakby tych schorzeń związanych z koleniem nic nie grozi i on już będzie mógł wchodzić do gry. No i jest Grzegorz Kmieci, który też stopniowo dochodzi. Ten przyszły tydzień będzie już takim tygodniem, gdzie on będzie wchodził w normalny trening.